Witajcie po raz kolejny w Dark Souls. Wiecie, gdzie jestem. To coś, to miejsce, to nie wiem w ogóle, jak to nazwać. Zostałem zabity przez tego Sitha, coś tam ten. Nagle mnie przeteleportowało do tego tutaj ogniska i nie mogę się teraz teleportować, nie mogę nic. Jestem odcięty i mam cały czas tylko towarzyszy. Jedynych moich towarzyszy to są tutaj te. Te tutaj zombiaki. No ale jedyne rzeczy, które one dają, to są te. To są te miecze diamentowe i tarcze. No ale. Czy one mają mi pomóc jakoś ten? O, czekaj, co tu jest? Tarcza. Zaraz, o, zobaczę. Diamentowy. Nie, kryształowy, sorry. No i nic. Nadal to samo. Po raz pierwszy jestem w takiej kropce tutaj. Nie wiem, może po którymś razie, jak zabiję te zombiaki, to coś mi wypadnie. Klucz albo coś. Już normalnie nie mogę. Naprawdę. Próbowałem nawet raz umrzeć wcześniej. Ale to też nic nie dało. Tak jakbym był tutaj zamknięty. Nie dostałem żadnych kluczy, nie nic, nie ten. Aż, kurde. A nadal tutaj jest tylko ten. O, ci. To jest chyba jeden czy dwóch tych wężowych ludzi. Nie. Nie. Nie, po prostu no nie. Boże, czy ty to widzisz? Wystarczyło zabić jaszczurkę. O, co jest? Au. O diabli, co to jest? Ale raczej to nie będzie przyjaźnie nastawione. Gdzie on ucieka? Czemu on ucieka? Te co się tu idą? Nie, to jak oni uciekają, to ja też uciekam. Nara! Zamknięte. Shit. Myślałem, że umrę. Kolejna cela. Kaptur. Kaptur dziewicy. Pierścień białej magii. O. A, ten się zabił. Myślałem, że ktoś inny. Ale te nadal tu idą. Pytanie brzmi, co to są właściwie.
Zostały nad pode mną dokładnie. Tu jest wyjście z tym ogniskiem. Aha. No to panie się chyba wkopałem. Co to właściwie są? Kurde, ale jakie... odgłosy, muzykę mam wyłączoną, ale jakieś takie dziwne odgłosy. Fajnie. Zapomniałem, że włączyłem... wyłączyłem tą. Aaaa, bitches dice! Bitches dice! Swag! Na miecz! Wystarczyło spaść, od razu jednego zabiłem. Wystarczyło uderzyć i już zabiłem dwóch. Czy tutaj w ogóle... warto otwierać mu drogę? Jest tutaj? Nie, nie ma nic. Myślałem, że coś tu znajdę. Kurde, ale jakie odgłosy w tle. Aha, jadą dwie więcej. No to jest zamknięte, nie mam klucza na to najwidoczniej. Tam jest kolejne. No, one idą. W sumie spodziewałem się czegoś strasznego, że... kurde... serpenci uciekali, kurde, w popłochu przed tymi, a ja tak myślę sobie, kurde, co to może być? Jak to straszne musi być? No w sumie straszne to jest, bo ja nie mam nawet... mam mało flaszek. Na szczęście mam 5 jeszcze czarów leczenia. Więc w razie czego mam... mogę się wyleczyć. Akurat... akurat, żeby użyć czaru leczenia, to potrzeba nam talizmanu. Ale na szczęście talizman mam. O, zejście na dół. Kolejny przeciwnik. Cześć! Co to jest? Klucz do... dodatkowy klucz do wieży. Wow! Okej! No! Nie no! No serio! Od mimika mogę się uwolnić, a od nich się nie mogę? Żartujecie sobie. W sumie za daleko to ja nie byłem. Taka jest prawda. No, cześć. Czyli muszę zejść na dół, zdobyć klucz do... drzwi. Które są tam. Zabić te wszystkie te. Uważaj na chwyty. Niedozwolone. Też one zostały zabite w większości, czy jak? Bo ich nie widzę. O, kolejna dusza. Tak. Przyda się przy następnym ognisku. Podniesiemy sobie level. Nie wiem, czy zwinności, czy odporności, czy czego, ale czegoś podniesiemy. No, myślałem, że znowu został jej jakiś ten przedmiot.
A, no tak. Bym zapomniał o nim. Ich tam jest dużo. Nawet bardzo dużo. Aż nadmiernie dużo. A oczywiście pewnie jeszcze tam gdzieś dopiero pod koniec będzie jakiś ten klucz czy coś. Ojaj. No, któraś tu przyjdzie, czy... Bo ja tam nie chcę wchodzić. A masz. Hehehe, bye bye. Dwa strzały padły, gacie opadły. I ukazała się... Wasza dupa. Dwa strzały wystarczą, żeby je zabić, ale jak uda im się nas złapać, to łożysz ty chamie, ty zbuntowany. Nagle postanowiłeś pomóc kolegom, co? A ten drugi? O, tu jesteś. O wiele łatwiej by było, gdyby to byli ci rycerze tego, srebrni rycerze. Bo tych to tylko na parowanie wystarczy wziąć. Co to dało? Człowieczeństwo! O, jak miło! Aj! Tam jest klucz, stawiam na to. Ten jest jakiś bardziej wytrzymały. Cud. Szczodre światło, słoneczne światło, kolejny. Ten. Oh, hi. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me the archives. Such a storehouse of knowledge, so close, but just the thought offends me so I could simply die. As a student of the arts, you understand me, eh? Mam cię zabić? Ale nie mam klucza, żeby otworzyć te. Dobra, to zerknijmy, co tutaj jest. Nie, raczej tu nie. Tutaj. Aha, muszę wykorzystać te leczenie na wszelki wypadek. O, patrzcie, kogo spotykam. Trochę to dało, trochę dodało. Bo trochę. Mimikon jak nic. A jednak nie. Klucz do drzwi. Czyli to tamtych, co jest ten koleś na dole. A więc to te barachło mi tutaj problemy spowodowało z tym całymi dziwactwami. Ostatnie dwa były faktycznie trudne, bo miały dość dużo życia, ale ten to tak nie za bardzo. Nadal zamknięte. Więc na to wychodzi, że będę tam musiał się dostać jakoś inaczej.
A klucz do tego, to pewnie teraz te drzwi, klucz do tamtych drzwi, co były u góry, dostałem. Kurde. Ale gdybym, kurde, przez przypadek nie uderzył tego głupiego strażnika, to bym... To bym do tej pory siedział w tych krzakach, w tym. A upierdliwe to się robiło, tak naprawdę. Idziesz, nagle, kurde, umierasz przed bossem, który ci, no, po prostu nie daje nic do zrobienia, bo jest daleko i tak dalej. A tu nagle, pac, cześć, jesteś w więzieniu. Mam nadzieję, że ci się podoba. A jeżeli nie, no to twój problem. Mam dwa człowieczeństwa, mógłbym ognisko jakieś rozpalić, ale czy tutaj na razie ma sens, to... A no tak. Łeś ty! Dobra, to idźmy. Kurde, ale tutaj mnóstwo tych książek. Faktycznie, jeżeli tak jak ten mag mówił, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym zdolnościami magicznymi, to tutaj by znalazł na pewno wszystko. Aż po oczach daje. Co to jest? Tu nic nie ma. O, żeż ty. Co mnie trafiło? Łucznik. Jasny gwint. Jakie barwy pozmieniały otoczenie. Dobrze, że zrobiłem ten szybszy krok. Dobra. O, jeszcze dostałem jedno człowieczeństwo od jednego z tych. No jeszcze lepiej. Mam dwa tu człowieczeństwa do wzięcia. Uwaga na górę. Aha. Czyli ci magowie to teraz są jako normalni przeciwnicy. Wcześniej byli okazyjni, a teraz są już jako normalni przeciwnicy. Ale dobra. Bo w sumie to już trochę czasu trwa. Okej. To był kolejny odcinek z Dark Souls. Nie widzę się z wami w kolejnym. Na razie i cześć.